wchodzę do Was w końcu z ulubieńcami sierpnia. Bardzo Was przepraszam, że tyle to trwało. Mamy już prawie połowę miesiąca, września, a dopiero nagrywam dla Was ulubieńców sierpnia. Ale jak pewnie wiecie, jakiś tydzień temu straciłam kompletnie głos. Jeśli oglądaliście moje snapy, to wiecie, że byłam w tragicznym stanie, był mój głos. Teraz już do mnie wrócił, jest troszeczkę inny niż zawsze, ale jednak mogę już mówić i nie sprawia mi to żadnych trudności. A ulubieńców chciałam dla Was nagrać, dlatego że bardzo lubię tę serię nagrywać, bardzo lubię polecać Wam dosyć ciekawe rzeczy. Wy też zawsze o tych ulubieńców pytacie. Także, no cóż, nic mi innego nie pozostaje, nawet że jest to tak późno, po prostu tych ulubieńców teraz Wam przedstawię. Standardowo zacznę od kosmetyków i powiem Wam, że wielkich odkryć kosmetycznych tutaj nie będzie. Będą dwa produkty, które już kiedyś na pewno pojawiły się w ulubieńcach, jestem przekonana na 100%. Pierwszy z nich to perfumy Justina Biebera Someday. Powiem Wam, że od sierpnia używam ich praktycznie codziennie. Używałam ich zawsze tak sporadycznie, na zmianę z innymi, ale ostatnio w tych tak się zakochałam, że od sierpnia i teraz cały wrzesień używam tylko i wyłącznie tych. Naprawdę, jeśli macie okazję, to idźcie sobie do jakiejś drogerii i powąchajcie zapach, bo naprawdę jest przepiękny. Drugi kosmetyk to nic innego jak bronzer Bahama Mama. Powiem Wam, że w wakacje nie używałam kosmetyków, jeśli chodzi o makijaż, za dużo. Natomiast bardzo lubiłam podkreślać swoje kości policzkowe. Nadal używam go bardzo często, codziennie. Natomiast no, w sierpniu był to taki mój totalny ulubieniec. Przejdziemy teraz do kategorii z rzeczami. Co tutaj było w tym miesiącu moimi ulubieńcami, to przede wszystkim te buty, które zaraz Wam pokażę. W żadnym holu chyba ich nie było, natomiast na pewno pokazywałam Wam je na snapie. Powiem, dlaczego są moimi ulubieńcami. Po pierwsze, są prześliczne, zobaczcie, takie złote, naprawdę na jakieś wydarzenia, eventy idealne, bo na co dzień to raczej w takich szpilkach nie chodzę, to Wam od razu mówię. Założyłam je na Meet YouTube w Krakowie 8 sierpnia i powiem Wam, że był to pierwszy raz, kiedy ubierając szpilki naprawdę nie obtarły mnie buty i też nie bolały mnie w nich nogi. Kilka osób, widząc mnie w tych butach, pytało się, czy daję radę przez kilka godzin w nich stać i nic mi się nie dzieje. Powiem Wam, że tak. I naprawdę się zdziwiłam, dlatego że no, zazwyczaj mając szpilki, musiałam po jakimś czasie tam szybko zmieniać na jakieś płaskie buty. Tym razem cały zlot wytrzymałam w tych butach, także naprawdę coś musi w nich być. Także te butki znajdziecie na stronce Miwo. Oczywiście link jak zawsze będzie w opisie. I drugim ulubieńcem jest to, że dwa razy pojawiłam się w gazecie. Jest to gazeta Brawo. Powiem Wam szczerze, ucieszyłam się w pewnym stopniu, dlatego że to jest gazeta, którą kilka lat temu czytałam bardzo, bardzo często. Kupowałam każdy numer, śledziłam życie swoich idoli. Cały artykuł ze mną związany pod tytułem Mój wirtualny świat. Lista, kogo śledzę na Instagramie, kogo oglądam na YouTubie, moje ulubione apki, czyli wszystko związane z telefonem, z internetem, tacy moi wirtualni ulubieńcy. Także to mogliście zobaczyć w numerze z sierpnia, dokładnie numer 16, 11, 24 sierpnia. Następnie przejdę do książek i tutaj chciałabym Wam polecić książkę, którą też już pewnie widzieliście na snapie czy na moim Instagramie. Książka pod tytułem After. Jest to fanfiction, które wyszło jako książka, czyli jest to w pewnym rodzaju dobre dla osób, które nie lubią czytać rzeczy na necie. Ja jestem przyzwyczajona do czytania fanfiction na necie, ale jednak wolę wersję książkową. Książkę zawsze mogę ze sobą zabrać, mimo tego, że zobaczycie, jaka jest gruba. To naprawdę fajnie, bo nie wiem, jakoś tak lepiej czuję naprawdę wtedy, że czytam książkę. No ale nie wszystkie fanfiction jako książki są wydane. Natomiast After jest. After to historia jednego z członków z One Direction. Nie będę Wam może więcej zdradzać, bo kurczę, dużo bym chciała Wam o tej książce powiedzieć. Jak zwykle to jest historia miłosna, jak to w większości fanfiction. Ale myślę, że to nie ma sensu. Większość z Was pewnie o fanfiction tym słyszała. A jeśli nie, to bardzo Wam polecam. Od razu wspomnę, że to nie jest tylko ta część. Mamy jeszcze część drugą, która, zobaczcie, tak samo jest bardzo, bardzo gruba. No i mamy część trzecią, która jest totalnie, totalnie gruba. Najgrubsza z nich wszystkich. Pod koniec sierpnia wyszła część czwarta, także ja już zaopatrzyłam się we wszystkie cztery. Bardzo serię Wam polecam, mimo tego, że jestem na pierwszej części. To bardzo dużo pozytywnych opinii na ich temat słyszałam, na temat tych książek, na temat całej serii. No jak ktoś lubi fanfiction, często mnie pytacie, jakie jeszcze polecam, pomijając te, o których już Wam mówiłam, to zdecydowanie właśnie polecam Wam After. I jeszcze wspomnę tutaj o drugiej książce, o której był oddzielny filmik, także tutaj tylko przypomnę. Przeczytałam książkę Fangirl w ostatnim czasie, no, moja ulubiona książka. Tutaj nie mówię o tamtych, to jest fanfiction, tutaj mamy książkę, to nie jest fanfiction, chociaż o fanfiction też chodzi. I jest to z tym związane, natomiast bardzo, bardzo, bardzo fajna książka. Jeśli chodzi o filmy, to jedynym filmem, jaki obejrzałam, jeśli dobrze pamiętam, jest film Dzień dobry, kocham cię, oglądałam go wracając z Bułgarii. Nie macie co robić, to możecie sobie obejrzeć. Mi się film podobał, obejrzałam z przyjemnością, także
też mogę Wam tutaj w pewnym stopniu go polecić. Jeśli chodzi o wydarzenia, to tutaj Wam tylko powiem, no przede wszystkim obóz w Bułgarii, Meet YouTube, Meetup we Wrocławiu, także były dwa zloty wielkie w Polsce, właśnie był obóz do Bułgarii, gdzie też zaskoczyliście mnie tym, jak jesteście wspaniałymi widzami, pewnie pamiętacie akcję z Justinem, akcję dla Justina, akcję z odliczaniem do jego nowej piosenki, o której zaraz powiem. No, powiem Wam, że nie spodziewałam się tego, co się wydarzyło. Jeśli śledziliście wtedy to, co się działo na Instagramie Justina, czy na moim Instagramie, to było ponad 40 tysięcy komentarzy pod moim zdjęciem z oznaczeniem Justina, a pod jego zdjęciami co sekundę pojawiał się mój nick. Także to pokazuje tylko to, jak bardzo jesteście zaangażowani, jak bardzo chcieliście mi pomóc i nawet nie wiecie, jak ja to doceniam. Nie wiem, jak Wam się mam za to odwdzięczyć, ale naprawdę o tym mówiła, powiedzmy, większość Polski, od ludzi, których kompletnie nie znałam. Potem słyszałam, że też wspierali całą akcję, od wielu youtuberów też słyszałam, że też komentowali, od moich znajomych, także to jest niesamowite, jak ludzie potrafią pomagać, mimo tego, że było wiele negatywnych komentarzy, to cieszę się, że są też ludzie, którzy są w stanie komuś innemu pomóc, za co naprawdę bardzo Wam dziękuję. I ostatnim wydarzeniem, jeśli chodzi o sierpień, było SK Music Awards, na którym byłam pod koniec sierpnia. Również bardzo mi się tam podobało i pierwszy raz odwiedziłam Szczecin. Także pozdrawiam wszystkich, którzy pojawili się na następny dzień na naszym dosyć ciekawym zlocie. Standardowo na koniec muzyka, szczerze moja ulubiona kategoria i zawsze nagrywając ulubieńców tylko czekam na to, aż przekażę Wam tych muzycznych. Zacznę od piosenki, o której powiedziałam przed chwilą, czyli piosenka What Do You Mean Justina. No cóż, odliczania było sporo. Szczerze Wam powiem, usłyszałam bardzo dużo pozytywnych komentarzy, jeśli chodzi o tą piosenkę. Wielu osobom podoba się tak samo teledysk, także no ja jestem dumna z Justina, bo piosenka jest naprawdę świetna, no i wszystkim Wam też polecam. Piosenka nowość od One Direction, czyli Track Me Down. Również jestem w tej piosence mega zakochana, teledysk jest po prostu świetny. Także no cieszę się, że i mój ulubiony zespół, mój ulubiony artysta wydali w tym samym miesiącu takie dwie świetne piosenki. Jeśli chodzi o piosenki One Direction, to jeszcze bardzo często słucham piosenki Spaces. I piosenki 18, to jest chyba jedna z najbardziej wzruszających piosenek, pomijając Night Changes, to 18 naprawdę polecam Wam sobie posłuchać. Ulubieńców muzycznych, jeśli chodzi o Bułgarię. Będą to piosenki przede wszystkim te, które słuchaliśmy, które były puszczane w klubach, jak tam chodziliśmy. Także przede wszystkim piosenka Worth It. I piosenka Gazolina, to jest piosenka bardzo stara. Słuchajcie, ja byłam w Bułgarii bardzo dawno temu, myślę, że około 10-9 lat temu i ta piosenka musi być naprawdę dosyć stara, dlatego że już z tamtych czasów ją pamiętam i ona nadal leci w klubach, także jak ja ją usłyszałam, to w ogóle byłam w szoku, od razu mi się przypomniało moje dzieciństwo w pewnym stopniu. Ostatni ulubieniec zostawiłam najlepsze na sam koniec. Nie no, piosenka Multiego, nie wiem. Pozdrawiam Multiego, bo naprawdę świetna piosenka i słucham jej cały czas. Teraz chcecie przeżyć to z nami. Nigdy nie będziecie z nami, bo jesteście tacy sami. Nie wiem, nie wiem, nie wiem jak to będzie, rząd, nie wiem. Okej, więc to by było na tyle. To są moi ulubieńcy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i że za bardzo nie przeszkadzał Wam mój, jeszcze nie do końca mój głos. Także to tyle. Kciuk w górę standardowo, jeśli Wam się podobało i widzimy się już w kolejnym filmiku. Pa, pa!